Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Skyrim Special Edition. Poprzednim razem dotarliśmy do siedziby głównej gildii złodziei i zostaliśmy przez nich przyjęci. W życiu jednak nie ma nic za darmo, więc będziemy musieli się wykazać w zadaniu, które od nich otrzymaliśmy. Natomiast zanim przejdziemy do realizowania tego zadania, to ja oczywiście będę chciał się tutaj pokręcić i porozmawiać z każdym znajdującym się tutaj złodziejem. Bardzo fajnie się tutaj urządzili, trzeba przyznać. W ogóle cała ta miejscówka wygląda mega klimatycznie. Jesteśmy pod powierzchnią pękniny. No dobra, z Mercerem już gadaliśmy, więc więcej nie będę mu zawracał głowy. Chciałem ci coś powiedzieć. Gdzie się tak nauczyłeś otwierać zamki? Sięgnij po krzesło, bo to niezła opowieść. Gdy zaczynałem w tym biznesie, nie interesowała mnie ani gildia, ani złodziejski fach. Z takimi umiejętnościami? Dlaczego nie? Nie sugeruję jednak, że zarabiałem na życie uczciwie. Jako że posiadałem talent do otwierania zamków, byłem też najlepszy w ucieczkach z więzienia. Sporo dało się na tym zarobić. Ucieczki z więzienia? Na jakiej zasadzie? Klient płacił mi, żebym został aresztowany i wrzucony do więzienia tylko po to, bym później mógł z niego zbiec. Chodziło o to, żebym przy okazji uwolnił kogoś, na kim zależało klientowi i czasem by, cóż, by w ich imieniu kogoś zabić. W każdym razie chodziło o ucieczkę z więzienia i właśnie w tym byłem dobry. Dlaczego przestałeś? Jako specjalista od takich ucieczek pracujesz sam, bez wsparcia gildii. Wynajmowała mnie i gildia, i Mroczne Bractwo. Ale jak coś się sypało, to byłem sam. Chyba wiem, do czego zmierzasz. Ostatnia próba ucieczki zakończyła się klęską. Spędziłem 3 lata w wysokiej skale. Po tym obiecałem sobie, że już nigdy więcej tego nie zrobię. To i tak dobrze, że 3 lata, a nie całe życie. Dlaczego dołączyłeś do gildii zamiast do bractwa? Nie wiem. Chyba zdałem sobie sprawę, że moje umiejętności przydadzą się bardziej, jeśli będę złodziejem, a nie zabójcą. Zamordowanie kogoś w więzieniu jest dużo prostsze niż to, czym zajmuje się Mroczne Bractwo. Chyba wybrałem bezpieczniejszy fach. Znałem już wcześniej Delwina, więc spytałem, czy mogę do nich przystać. I tyle. No i faktycznie powiedział, żeby podstawić krzesło, bo to długa i ciekawa historia. No i faktycznie ciekawa. Ktoś z takim fachem w ręku w kontekście otwierania zamków faktycznie mógłby się, tak jak on opowiedział, dostawać do więzienia i uciekać z niego bez problemu. Może kiedy indziej. Porozmawiajmy chwilę. Byłeś bandytą, prawda? Ta? O co chodzi? Czy to prawda, że... No wiesz, że bandyci bardzo zbliżają się do dzikiej natury? Chyba odjęło ci rozum. Hej, hej! Twarda z siebie sztuka. Szanuję to. Przynosisz gildii dużo złota. A na dodatek poprawiasz naszą reputację. Powiedz, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Dobrze? A zatem należałeś do bandyckiego klanu? Dołączyłem do nich jakieś 10 lat temu. Niewielki klan, może 20 ludzi. Najeżdżaliśmy wsie, łupiliśmy karawany, ale im zawsze chodziło wyłącznie o zabijanie. A tobie nie? Nie zrozum mnie źle. Pierwszych kilka lat z klanem to były najlepsze lata mojego życia. Miałem tyle jedzenia, ile zdołałem przełknąć, tyle wina, ile zdołałem wypić. I tyle kobiet, ile zdołałem wychędożyć. Co się nie zmieniło? Pewnej wiosny napadliśmy na karawanę. Wydaje mi się, że było to kilka wozów wiozących jakichś farmerów do nowej wsi. Nie stawiali się zbytnio. Ostatecznie zostały jedynie kobiety i dzieci. Wtedy przywódca klanu, Gartek, kazał nam zabić resztę. Nigdy wcześniej tego nie robiliście? Nie. Zazwyczaj puszczaliśmy ich wolno. Odmówiłem wykonania rozkazu, więc Gartek rozkazał pozostałym zabicie również mnie. Na szczęście miałem wewnątrz klanu kilku przyjaciół, którzy natychmiast stanęli po mojej stronie. Rzuciliśmy się sobie do gardeł.
Po wszystkim ci, którzy przeżyli, po prostu poszli w swoją stronę. A Gartek? Zostawiłem jego głowę nabitą na pal przy szczątkach karawany. Nie wiem, co stało się z resztą klanu. Zakładam, że zajęli się czymś innym, jak ja. Kolejna niesamowita historia. Bardzo mi się podoba to, że twórcy ponownie zresztą, ja już to mówiłem wcześniej, i tutaj również zadbali o ten cały background, jeżeli chodzi o tych bohaterów. I to jest naprawdę ciekawe, fajnie się to słucha i poznaje. Idź i wywołaj kilka bujek. Masz minutę? Chcę coś powiedzieć. Po raz pierwszy widzę kogoś z takimi umiejętnościami. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, zwróć się do mnie. Skąd masz to niecodzienne imię? Ojciec mówił, że znalazł mnie we wraku rozbitego statku niedaleko Samotni. Podobno w kieszeni miałem jedynie mały, gładki kamień z wyrytymi na nim dziwnymi runami. Czy wiesz, co oznaczają? Nikt nie wie. Pokazałem nawet to cholerstwo magom z Akademii w Zimowej Twierdzy. Wydałem chyba całe pieniądze zarobione w gildii, próbując dowiedzieć się, co oznaczają. Może nie jest ci dane wiedzieć. Możliwe, możliwe też, że to jakieś bezrozumne bazgroły wyryte przez znudzonego dzieciaka. Ale jeśli nie, jeśli rzeczywiście coś znaczą, mogą mi powiedzieć, skąd pochodzę, jakim statkiem płynąłem. Wszystko. Kto ci nadał to imię? Imię dał mi pewien rybak, który mnie odnalazł i który dziś jest dla mnie ojcem. Chyba pasuje. Nigdy go nie zmieniłem, bo nigdy nie czułem takiej potrzeby. Postaram się zwracać na to uwagę. Dziękuję. Zobaczymy się wkrótce. Runa ma faktycznie niecodzienne imię i kolejna ciekawa historia. Wipir szybko nogi. Hej, porozmawiajmy chwilę. Pokaż mi parę nowych sztuczek w kradzieży kieszonkowej. O proszę, to się może przydać. Jesteśmy niegrzeczni, co? Nauczę cię, ale za opłatą. No jasne, pieniędzy mi nie brakuje, ale trenować nie mogę. Muszę awansować, mam 22 poziom. Musisz awansować, aby móc więcej trenować. No dobra. Jak zyskałeś swój przydomek? Parę lat temu, podczas pewnej roboty. To miało być zwykłe włamanie do domu w Wichrowym Tronie. Pracowałem z Vex. Bez problemu weszliśmy do środka. Znaleźliśmy łup i wyszliśmy. Brzmi normalnie. Tak było, dopóki nie wyszliśmy na zewnątrz. Dom był otoczony przez straż miejską. Klient nas zakapował. Vex kazała mi uciekać, więc to zrobiłem. Połowa z nich pognała za mną, druga połowa za nią. Złapali was? Żartujesz? Vex zgubiła ich w parę sekund. Ona znika, gdy tylko wejdzie w cień. A ja biegłem. I biegłem przez bramę Wichrowego Tronu, aż do pękniny. Niewiarygodna odległość. Vex czekała już na mnie w bani, gdy zjawiłem się tam, zlany potem. Wszyscy patrzyli na mnie i śmiali się. To prawda, że to jest niewiarygodna odległość. Gdybym ja sam miał teraz dymać gdzieś tam do tego Wichrowego Tronu z pękniny, to trwałoby to bardzo długo. Dlaczego się śmiali? Cóż, zapomniałem, że nasze konie były przywiązane tuż za Wichrowym Tronem. Vex wróciła na koniu i zjawiła się w bani wiele godzin przede mną. I tak zyskałem mój przydomek. Tylko nikomu o tym nie mów. To i tak dobrze, że ten jego koń tam czekał na niego, bo nie każdy ma tyle szczęścia. Wiesz coś o posiadłości Złotoblask? Okej, to jest związane z naszym zadaniem, więc też zapytamy oczywiście. Nie tykałbym tych ulów orężem. Podpal je, a swajczą się jak słoma. Okej, tutaj po raz kolejny mamy potwierdzenie, w zasadzie sugestie, żeby palić te ule. No to tak będziemy oczywiście robili. Czy gildia świadczy jakieś inne usługi? Wskażę ci pierwszą i ostatnią osobę, z którą musisz porozmawiać. Nazywa się Tonilia. Jest paserką gildii. Traktuj ją dobrze, a da ci bogactwo. Spróbuj ją oszukać, a będziesz mieć całą gildię na karku. No dobra. Tonilię poszukamy oczywiście.
Daj znać, jeśli będziesz potrzebować kolejnych lekcji kieszonkowstwa. Nie chciałbym tutaj nikogo pominąć, bo chcę wszystkich dobrze poznać. Safir, no proszę. Jeśli wcześniej byłam szorstka, to tylko dlatego, że tak traktuję nowych. Wiesz, co mam na myśli. A więc zdradzisz mi swoje prawdziwe imię? Słuchaj, tak naprawdę cię nie znam. Nawet nie znam nikogo stąd. A w ogóle dlaczego cię to obchodzi? Nie jesteśmy rodziną. To interesy. Musi być jakiś powód, przez który jesteś tak wściekła. Chcesz się czegoś o mnie dowiedzieć? Dobrze, opowiem ci. Opowiem ci o tym, jak byłam młodą dziewczyną, ledwie nastoletnią, mieszkającą na odludnej farmie. Nie mieliśmy pieniędzy na utrzymanie rodziny. Jedliśmy te same pomyje, które dawaliśmy świniom. Brzmi okropnie. Zaczekaj, to nie wszystko. Bandyci napadli na naszą farmę. Zabili całą moją rodzinę, choć nawet nie podnieśliśmy na nich broni. A teraz najlepsze. Wzięli mnie jako zdobycz i gwałcili przez 2 tygodnie. Bandyci podawali mnie sobie jak... jak... Nie musisz mówić dalej. W porządku. Chyba musiałam o tym komuś powiedzieć. Dźwiganie takiego ciężaru zaczyna boleć po pewnym czasie. Rani od środka niczym sztylet wbity w serce. Jak udało ci się uciec? Z czasem udało mi się zdobyć ich zaufanie. Wreszcie pewnej nocy wzięłam nóż, zaczekałam aż zasnął i poderżnęłam im gardło. Wiesz, nigdy nie wróciłam na tę farmę. Nic tam na mnie nie czeka. Oto moja smutna historia. Co o niej myślisz? Na początku myślałem, że ona sobie jaja ze mnie robi, ale chyba nie. Wciąż mi nie zdradziłaś swojego prawdziwego imienia. Może kiedyś to zrobię, ale nie dziś. No dobra, jak dla mnie w porządku. Może zobaczymy się w gildii? No i kolejna... Tym razem mroczna, ale i niesamowita historia. No dobra. Czy my pogadaliśmy już tutaj ze wszystkimi? Ona wspomniała jeszcze imię jednej dziewczyny. Ale tutaj już nie widzę nikogo więcej. Jest przejście do pękniny. To bardzo mnie cieszy. Okej, są łóżka. Są kuferki, w których możemy sobie bez żadnego problemu grzebać. I zabierać złoto. Okej, tam jest wyjście z bani. Okej, elfią strzałę sobie weźmiemy. No, spania tutaj również nam nie zabraknie, bo wydaje mi się, że w każdym z tych łóżek bez... Chociaż nie, należy do kogoś. Ale tam wcześniej wydaje mi się, że można było spać. Okej, jest stół do alchemii, ale ja wolałbym stół do zaklinania. Okej, tutaj mamy jeszcze jakieś przejście. Kapusta. A ja bym chciał porów do pomidorówki. Okej, z tym chyba nie gadałem. Pomożesz mi w trenowaniu strzelectwa? Pokażę ci, co umiem. No i znowu muszę awansować. Łucznictwo na 70. poziomie i ponownie nic się tutaj nie nauczymy w tym momencie. Jak znalazłeś się w gildii? Kiedyś mieszkałem w Puszczy Walen, pracując w winiarni mojego ojca. Przysięgam, że wytwarzaliśmy najlepsze wino, jakiego byłoby ci dane spróbować. Dobrze się nam wiodło. Mieliśmy mnóstwo pieniędzy, wielką posiadłość, a ja nawet byłem zaręczony z uroczą, młodą kobietą. Dlaczego rzuciłeś to wszystko w diabły? Ponieważ to było nudne. Każdego dnia dopadała mnie rutyna. Praca w winiarni, towarzyskie spotkania z przyjaciółmi, przyjęcia z ludźmi, o których nie dbałem. Chciałem przeżyć coś ekscytującego, coś niebezpiecznego. No to zmienił sobie idealnie, można by powiedzieć. Jak złodziejski fach. Wstąpiłem do gildii w Puszczy Walen. Wydaje mi się, że nazywali siebie Srebrnymi Półksiężycami. Spędziłem kilka lat, wykonując dla nich zadania. Zarobiłem sporo pieniędzy, ale nie to było najważniejsze. Tak naprawdę ich nie potrzebowałem. Trzymałem się z nimi, ponieważ sprawili, że odżyłem. Jak znalazłeś się w Skyrim?
Cóż, po jakimś czasie mój ojciec dowiedział się, czym się zajmuję. Odwiedził mnie pewnej nocy i dał mi wybór. Miałem opuścić Puszczę Walen, albo kazałby wtrącić mnie do więzienia. Dał mi jeden dzień na pożegnanie się ze wszystkimi. To musiało być trudne. Skończyłem w Skyrim dzięki kontaktowi, który nawiązałem, pracując z Półksiężycami. Stary, dobry Delwin. Przedstawił mnie Galusowi i tak to się zaczęło. Od tamtego czasu mieszkam tutaj. I wiesz co? Pomimo wszystkiego, co zostawiłem za sobą, ani trochę nie żałuję. Wiesz coś o posiadłości Złotoblask? Miód, który wydobywają z tej kupy kamieni, zostaje przerobiony na miód czarnych róż. Prawdopodobnie najsmaczniejszy miód w całym Skyrim. No dobra, nic nowego nam nie powiedział. Czy gildia świadczy jakieś inne usługi? Jeśli samo wyłganie się z kłopotów ci nie wystarczy, możesz zawsze potrenować trochę z Delwinem, Vex albo Vipirem. Polecam też skorzystanie z sali treningowej, jeśli potrzebujesz praktyki w otwieraniu zamków. Dzięki temu kilkakrotnie wyszedłem cało z opresji. No tak, bo my mamy jeszcze radosną grupę ludzi w tym pomieszczeniu wcześniej, przez które przechodziliśmy w drodze tutaj. Odszukaj mnie, jeśli będziesz potrzebować więcej treningu strzeleckiego. No, jak awansuję, to cię odszukam i potrenujemy. Na razie nie mogę. Dobra, ten tu macha ostro mieczem, ale z nim już gadaliśmy. Kto zgasił światło? Lidia! Lidia! Nie rób jaj! Dobra, możemy sobie szkolić się. No i to jest fajna rzecz, bo... To chyba za każdym razem, jak otwieram zamek, to wpadają punkty doświadczenia, nie? Ale też łamią się te wytrychy na potęgę. Chociaż z tym mistrzowskim idzie już całkiem nieźle, uważam. Okej. Okay. W sensie, no, lepiej niż kiedyś, co pamiętam. A. Wcześniej pochwaliłem dzień. No proszę, nawet jakiś łup jest w środku do zabrania. Lidia, ty kawalarzu! Dobra, tu nie będę biegał, bo tu trenują i zaraz dostanę strzałą w dupę, coś mi się wydaje. Kaptur gildii złodziei. O, proszę. Kaptura nie chcę. Korzystanie z wytrychów. Tutaj się na pewno nauczymy czegoś ciekawego. Jeżeli chodzi o zamki, więc bardzo fajnie. Ja pierdzielę, chłopie. Kapitalnie to wygląda. No proszę. Jak grzecznie siedzą i jedzą. Dobra, mamy jeszcze jakieś przejście. Drzwi wymagają klucza, czyli pewnie jakiś skarbiec. Być może. Słowiki. Prawda czy fikcja? Dobra, tu się nic nie nauczymy. Dobra, jest kamień szlifierski, w razie czego, gdybym chciał sobie tutaj unowocześnić mój oręż, jest zestaw broni, ale to wszystko słabsze od tego, co mam aktualnie. Dobra, do Skyrim nie będę jeszcze szedł, wrócimy do bani i zobaczymy, czy tam jeszcze możemy pogadać. Bo w poprzednim odcinku była mowa o tym, żebyśmy pogadali z Vex, bo ona zna tą miejscówkę, którą mamy okraść, czyli okraść, spalić mamy te ule. Dobra, tutaj też spać nie będę mógł. No, przepraszam, Lidia. No dobra. To zacznijmy od Vex. Zanim zaczniemy, chcę wyjaśnić dwie rzeczy. Po pierwsze, jestem najlepszym szpiegiem, jakiego ta gildia posiada. Więc jeśli myślisz, że możesz mnie zastąpić, to się mylisz. Po drugie, rób to, co ja i wykonuj moje polecenia, bez pytań i wymówek. No to się rozumiemy. Dobrze. Czas zakasać rękawy i wziąć się do roboty. Nie chcę zmarnować zbyt wiele czasu na jakiekolwiek rozmowy, oprócz tych o interesach. Jakiego rodzaju interesach? Nie będę gadać słodkości. Kiepsko z nami. Dobre. Wiesz dlaczego? Kto wie? Stary Delwin myśli, że to jakaś klątwa. Według mnie ma nierówno pod sufitem. Jeśli chcesz znać moje zdanie, to po prostu mamy pecha. Wiesz, co teraz zrobimy?
możesz zacząć naprawiać naszą nadszarpniętą reputację. Niech się nas znowu boją, jak przed laty. A przy okazji możesz co nieco zarobić na boku. Niezły układ, co? Jasne, że tak. Porozmawiaj z Vex i dowiedz się więcej o gildii złodziei. Dobra, to mamy wykonane. Pewnie, że tak, bo w ogóle cała ta wasza organizacja przypadła mi do gustu, więc pobawimy się razem. Pewnie, że tak. Podobno możesz dać mi jakąś dodatkową pracę. Zajmuję się zadaniami związanymi z włamaniami, szwindlem i napadami. Zazwyczaj chodzi o bezprawne wejście na czyjąś posesję. Jeśli nie podobają ci się takie akcje, porozmawiaj z Delwinem. Prowadzi operacje polegające na nieco bliższym kontakcie z ofiarą. Okej, no takie złodziejskie by mi pasowały. Nie chcę zabijać jakichś postronnych ludzi. Opowiedz mi o tych włamaniach. To dość proste. Włam się do domu, połóż łapy na konkretnym przedmiocie i ucieknij, zanim zdążą się zorientować, co się święci. Haczyk tkwi w tym, że nie możesz zabić nikogo z mieszkańców, bo nie dostaniesz wypłaty. To jak? Jesteśmy gotowi na stary, dobry włam? Pewnie. Ja to przyjmę dlatego, że ja bym chciał sprawdzić te moje skradanie, na jakim to jest wszystko poziomie, czy to jest tak, że pójdzie mi jak spłatka, czy może niekoniecznie i trzeba będzie jeszcze nad tym popracować. Wchodzę w to. Dobrze. Oto co masz zrobić. Kradzisz z włamaniem nam się zaczęło. Mam nadzieję, że przynosisz dobre wieści. Ale poczekaj, Vex, bo my jeszcze nie skończyliśmy gadać. Chcę zrezygnować z tego włamania, to dobre. Ruszyło mnie sumienie, jednak nie. Przemyślałem. Potrzebuję szkolenia w otwieraniu zamków. Dobrze, ale jeśli cię aresztują, to nie miej do mnie pretensji. Otwieranie zamków na 55. poziomie, blisko do awansu. No i tutaj też będę musiał czekać, nic więcej się tutaj nie nauczymy. Czy ten niezwykły klejnot jest cokolwiek warty? Od dawna już ich nie widziałam. To kamień Barenzja. Jest to cokolwiek warte? Na pewno. Ten kamień wydłubał z ceremonialnej korony Barenzja pewien złodziej w celu zatarcia śladów. Ile ich jest? W sumie było ich chyba 24. Większość osób trzyma je jako ciekawostki. Niektórzy członkowie gildii od lat próbują je namierzyć, ale bez powodzenia. Przynajmniej do teraz. Na pewno ich ode mnie nie kupisz? Słuchaj, kupuję tylko rzeczy, które można szybko sprzedać z zyskiem. A nikt nie kupi tych kamieni, dopóki nie są w całym zestawie. Wiesz co? Jeśli znajdziesz resztę, to porozmawiamy. A jeśli nie, zatrzymaj go dla siebie. Może przyniesie ci szczęście. No, 24 kamienie. Zanieś niezwykły klejnot osobie wyceniającej takie przedmioty. W końcu to zadanie nam spadło. No dobra, 24, mamy 2. Wow. No to już wiem, o czym pisałeś w komentarzach, że jest... No, może być to fajne zadanie jak najbardziej. Mnóstwo szukania. Myślę, że w naszym trybie bez szybkiej podróży może być to bardzo czasochłonne. Podobno w Złotoblasku wpadłaś w kłopoty. I to jakie? Spryt tego leśnego elfa. Gość jest dużo cwańszy niż się spodziewałam. Dasz wiarę, że ten idiota więcej niż potroił swoją ochronę? Musi być ich tam z 8. Jakby wręcz nas wyzywał, byśmy się na niego porwali. Odpowiesz mi, jak się tam dostać? Jest pewien stary kanał, który wpada do jeziora na północnym zachodzie wyspy. Właśnie w ten sposób tam się dostałam. Wejście wciąż powinno być niechronione. No, dobrze było zagadać z Vex. Dostań się do posiadłości Złotoblask przez kanały. Okej. Czy gildia świadczy jakieś inne usługi? Jeśli będziesz kiedyś potrzebować szybkiego grosza za przedmioty znalezione podczas roboty, to Nilia jest najlepszym paserem w okolicy. Poza mną w szkoleniu umiejętności pomóc ci mogą jeszcze Delwin, Niruin i Vipir. No, prawie chyba ze wszystkimi próbowałem, jak nie ze wszystkimi. W czym gildii pomoże wykonywanie dodatkowych zleceń? Kpisz sobie? Od kiedy gildię prześladuje pech, klepiemy straszną biedę. A gdy szmal się skończył, ludzie zaczęli odchodzić. Mieliśmy tu wszystko. Szczurze nory były cholernym pałacem.
Jedynym sposobem na przywrócenie świetności temu miejscu jest wykonanie tych kilku dodatkowych robótek i sprawienie, by złoto znów zaczęło płynąć. No tak, teraz robi się to bardziej przejrzyste, że tam jest cały ten taki labirynt, przez który przechodziliśmy, było pełno tych posłań zajętych przez jakichś dziwnych bandytów w tym momencie, a kiedyś było tam dużo więcej złodziei niż jest teraz. Jak wyglądały wasze dni chwały? Bania była kiedyś małym miasteczkiem. Mieliśmy własnego kowala, alchemika, wszystko. Jeśli w Skyrim znów będzie o nas głośno, mogę ci przysiąc, że ci kupcy wrócą. Co najlepsze, mielibyśmy tyle złota, że znowu żylibyśmy jak królowie. No, brzmi pięknie. Może tak będzie. Nikt nie ginie. Pamiętaj o tym. Nie jesteśmy zabójcami. Dobra, Vex. Najbardziej. Co? Niech zgadnę. Złapał cię na ulicy i wrzucił prosto na głęboką wodę, nie mówiąc, w którą stronę masz płynąć. Mam rację? Dokładnie. Wiem, co robię. Kłamstwo w żywe oczy daleko się nie zaprowadzi. Tyle ci mogę zagwarantować. Jeżeli chcesz się wkupić w moje łaski, to wyręcz mnie w kilku sprawach i pomóż gildii stanąć na nogi. Chyba przydałaby mi się porada. A widzisz? Takie podejście to cecha kogoś, kto chce się wzbogacić i pożyć na tyle długo, żeby się tym nacieszyć. Ale dogadamy się. Skoro masz odwagę, to mam dla ciebie sporo zadań, które pozwolą gildii stanąć na nogi. Stanąć na nogi? Rozejrzyj się. Bania, gildia, wszystko się wali. Kilkadziesiąt lat temu było tu tłoczno jak w cesarskim mieście. Teraz ciężko nie potknąć się o ślizgacza. Co się stało? Słuchaj, ja wiem, że innym mogę się wydawać głupawy, bo mówię takie rzeczy, ale tobie powiem bez ściemy. Coś się na nas ostro wpieniło. Nie wiem kto ani co, ale nie mamy na to wpływu. Jesteśmy przeklęci. Klątwa? Co możemy z tym zrobić? Powiem ci, co zrobimy. Naplujemy tej klątwie w gębę i wszystko zmienimy, żeby było tak jak kiedyś. I tu się zaczyna twoja rola. Mam mnóstwo pracy, która poprowadzi nas ścieżką do odbudowy. Wystarczy, że poprosisz, a wyjdziemy z tego jak bohaterowie. No tak, tylko on ma te zadania związane z mordowaniem tam jakichś ludzi, ale ja to zadanie i tak wezmę, bo zrobimy sobie i od Vex, i od niego, a potem zobaczymy, co będzie tam bardziej mi pasowało. Podobno możesz dać mi jakąś dodatkową pracę. Ja łowię, przestawiam cyferki i robię zamieszanie, czyli wszystko to, co wymaga osobistego zaangażowania. Jeśli włamania to bardziej twoja działka, idź pogadać z Vex. No, od Vex już mam zadanie, ale twoje też wezmę. Opowiedz mi o pracy przy cyferkach. Większość przedsiębiorstw w Skyrim prowadzi rejestr transakcji. Twoim zadaniem będzie poprzestawianie liczb tak, aby niedomagania naszych pozostałych firemek wyglądały autentycznie. Masz ochotę trochę popracować? No to się wydaje ciekawe, nie? Zrobię to. Nieźle. Proszę, to wszystko, co musisz wiedzieć. Dobra. A może zgarnęlibyśmy od niego od razu wszystkie te... Weź sobie krzesło i napij się. Wszystkie te zadania. Bo miał, chyba, że nie będzie chciał mi teraz dać. Co mogę dziś dla ciebie zrobić? Na razie się zatrzymaj, bo chcę jeszcze gadać z tobą. Naucz mnie, jak się skuteczniej skradać. Dobra, chyba nie ma już do wyboru. Czyli jednorazowo miałem wybór z trzech, wybrałem o cyferkach. Okej, niech będzie. Naucz mnie, jak się skuteczniej skradać. Trzymaj się mnie, a nigdy się nie połapią, że tu jesteś. No dobra. Musisz awansować, aby móc więcej trenować. No dobra. O złoto blasku już nie będę pytał, bo już chyba wypytałem tylu ludzi, że już więcej nic mi nie powiedzą ciekawego. Czym gildii pomoże wykonywanie dodatkowych zleceń? Dobra. Pamiętaj, ma być czysto. Nie chcemy mieć krwi na rękach. Elegia.
Nawet jeśli jesteś z nami, to lepiej nie sprawiaj kłopotów. Przypomnij mi, dlaczego zwą cię Elegia? Już ci mówiłem. Mówią na mnie Elegia, bo jestem ostatnią rzeczą, jaką usłyszysz, zanim wsadzą cię do grobu. Tak, już mówiłeś, faktycznie. Do następnego razu. Jesteś po prostu taki nijaki, że już zapomniałem. Chłopcze, wszyscy patrzą na ciebie. Nie zawiedź nas. Zdaje się, że jesteś nowym rekrutem. Zdaje się, że ty i ja dobrze się poznamy. Dlaczego? Jestem paserką. Jeśli będziesz mieć, co niezupełnie do ciebie należy, zapłacę ci za to. Oczywiście pobiorę od tego prowizję dla gildii. Czasem mogę za małą opłatą załatwić zasoby przydatne w naszym fachu. Czy jest coś, za co nie każesz sobie płacić? Jakie pytanie, durde, nie? Czujecie? No nie wiem, czy do kobiety takie pytanie można rzucać. Jasne, na przykład Elegia może dać ci po łbie i wrzucić cię do zbiornika. Działam w tej branży od dawna i widziałam wszystkie typy. Możesz zgrywać twardziela, cwaniaczka, cokolwiek. W końcu przekonasz się, że tutaj obchodzi nas tylko, ile złota dla nas zarabiasz. Rozumiem. Dobrze, więc nie trzeba już nic mówić. Oto twoja zbroja, tylko dobrze ją wykorzystaj. No tak, bo ona miała dla nas tą zbroję. Odbierz od Tonili pancerz gildii złodziei. Kaptur, rękawiczki, zbroja i jestem oczywiście przeciążony. Okej. Okay. Zerknijmy na to cudo. Już to takiego. Buty gildii złodziei. Minus 7, minus 11 do wskaźnika ciepła, ale kradzież kieszonkowa lepsza o 15%. My się w to ubierzemy, jak będziemy szli na robotę. Zaklęty przedmiot oczywiście. Kaptur. Ceny lepsze o 10%. No te pancerze są słabsze oczywiście od tego, co mamy, chociaż nie wiem, czy takie oczywiście, ale jednak słabsze. Rękawiczki gildii złodziei, otwieranie zamków łatwiejsze o 15%. No, klasa pancerza minus 7 to jest do przyjęcia jeszcze, uważam. I zbroja. No, zbroja minus 12, udźwig zwiększony o 20 punktów. No akurat to się przyda, jak już będziemy kradli jakiś konkretny towar, nie? No dobra, ja myślę, że ja się w to ubiorę na razie. Niech będzie ta zbroja. Czy my będziemy wyglądali? Może poza tym kapturem zostawimy sobie tą maskę na gębie jednak. Ceny lepsze o 20%, udźwig większy o 20 punktów. No bo tutaj jeszcze nam podnosi ten udźwig maska, więc kaptur sobie chyba odpuszczę. Tak, kaptur zastąpi maskę. Dokładnie, no to zostaje maska. Kradzież kieszonkowa. No dobra. No i nawet nie muszę przerzucać mojej zbroi, bo tak w pierwszym odruchu myślałem, żeby gdzieś tutaj do tego kuferka zrzucić moją zbroję, licząc na to, że ona nie zniknie, ale z tego, co pisaliście, to raczej nie powinna zniknąć. Natomiast chyba nie ma potrzeby. Głodny jestem w trzy dupy, ale akurat jesteśmy w dobrym miejscu. Patrzą na ciebie. Nie zawiedź nas. Dobra, z Brynlofem jeszcze pogadamy. Oferta w samą porę. Delwinie, niedługo przyjdzie kontyngent szklanych strzał. Gdyby się trochę chciał, to sprzedam ci je po kosztach. Muszę upłynnić towar, bo jeszcze mnie ta suka nakryje. Jeżeli jesteś zainteresowany, to towar będzie czekał w dokach, tam gdzie zawsze. Odezwę się za tydzień. Tuldin Vae. Okej. Dobra, zjedzmy sobie. Na pewno w pierwszej kolejności. Coś konkretniejszego byśmy musieli zjeść. O, a ja już nie mam tutaj jakoś wybitnie dużo tego jedzenia. Słodka bułka niech będzie. Nie zawiedź nas. Brynjolf, ty nic nowego mi nie powiesz, a co za tym idzie... Pilnuj się na tej wyspie. Najemnicy nie biorą jeńców. Jesteśmy gotowi. No set wygląda bardzo zacnie. Pasowujemy się. Chłopcze, nawet wszyscy patrzą na ciebie. Nawet nie z tą maską wygląda spoko, bo przy założonej masce z automatu i tak mamy założony. Chłopcze, kaptur. Wszyscy patrzą na ciebie. Nie zawiedź nas.
O, dobra. Drzwi z prawej strony. Dobra, tutaj też nie mogę spać, bo jest generalnie 12:33 rano. No i tak się zastanawiam, jak my szybko będziemy w stanie dotrzeć do naszego zadania w ogóle, może tak. Tutaj powpadało dużo różnych rzeczy, więc sobie to pouruchamiamy. Lśniące szaty w mieście Samotnia prowadzi księgę rachunkową. Wprowadź w niej zmiany. No dobra, czyli to będzie wymagało od nas wyjścia z pękniny, tą stronę Samotni. To myślę, że jeszcze poczeka. Okej. Złotoblask. Opróżnij safe i spal 3 pszczele ule. Dobra. Zbierz kamienie i odzyskaj przedmiot o nazwie zdobiony klejnotami puchar z miejsca dom klanu łamaczy tarcz w mieście Wichrowy Tron. No okej. Nie ma zadania z pękniny, więc te zlecenia będą musiały poczekać. A my idziemy po drabince skrótem do pękniny. No dobra, wyjście na cmentarzu. Elegancko. Dobra, wolałbym jak ta ostatnia pała nie zostawiać otwartych tych drzwi. I jest symbol, faktycznie. Lidia, widzisz tu jakiś guzik, jakąś dźwignię, jakiś łańcuch? Przyjęli nowego rekruta i ten wychodząc mieszka w tramwaju i zostawił otwarte drzwi. Strażnicy przyszli, wszystkich zabili. No dobra, tak jak mówiłem, jest rano, więc zobaczmy sobie może tak. Ten cały złotoblask. Gdzie to jest? Posiadłeś złotoblask. Okej, to jest na terenie, gdzie bawiliśmy się z wiedźmą. A więc to będzie od nas... Wiesz, to jest w zasadzie tuż obok pękniny, nie? To jest ta wysepka chyba. Gdyśmy szli tutaj brzegiem, to było ją widać. No tak czy siak będziemy musieli wyjść z pękniny. I tak się zastanawiam, czy iść już teraz, czy... pogadać tu jeszcze z tym Sibim, porobić jeszcze rzeczy w samej pękninie, chociaż z drugiej strony tak czy siak będziemy musieli tutaj wrócić, żeby oddać to zadanie pewnie. I też myślę, że będziemy się kręcić tutaj dosyć długo, więc myślę, że możemy śmiało... Dobra, zamknęło się z automatu. Całe szczęście, tędy nie wyjdę. To poszukajmy normalnego wyjścia. No i bardzo fajnie. Udało się dołączyć do gildii złodziei. Powykonujemy trochę tych zleceń kradzieży. Co robi smocze dziecię, kiedy zostaje przywołane przez siwobrody? Czy tuum można się normalnie nauczyć? Nie wiem, trudne pytania zadajesz, gościu. Okej, nasza wyspa jest tam. Jest pierwsza w nocy, to ja źle spojrzałem na ten zegarek wcześniej. A to by oznaczało, że jest idealnie. W takim razie nie zatrzymujemy się. Żeby nie tracić czasu, bo za chwilę zacznie świtać. I cały mój misterny plan pójdzie się paść na łąkę. No tak. Smoka jeszcze tu. No smoku, no co ty? No bez jaj, ja tu idę kraść. No ty mi tu jakieś lodowe oddechy robisz. Co ty?
Dobra. Jeżeli on jest lodowy, to my sobie w pierwszej kolejności na pewno zrobimy większą odporność na lód. No coś takiego mamy. Odporność na chłód. Dobra. 16% przez 60 sekund. Szału nie ma. 60 sekund, ale zawsze coś. Dobra, kondycję sobie podreperujemy. No i będziemy walczyli, myślę, łukiem. Ja sobie zmienię chyba z tej kuszy na łuk, dlatego że łuk zabiera mu jeszcze kondycję. Niech tak to będzie. Dobra, jak już jestem tutaj, to wypijemy coś uzdrawiającego przy okazji. Okej, jeden wystarczy. Cel jest o 55% bardziej podatny na działanie magii przez 30 sekund. Dobra, to może niekoniecznie. Ja pierdziele, ale zimno. Smok, no... Smok w tym momencie to jest po prostu idealnie. To jeszcze dojeżdża mnie tutaj elegancko, bym powiedział. Mikstury za chwilę mi się pokończą i będę w czarnej dupie. Dobra, obfite uzdrowienie, 60 punktów. Dobra, ja muszę się wycofać, coś mi się wydaje, i to bardzo szybko i najlepiej daleko. Dobrze by było, żeby on obrał sobie za cel kogoś innego niż mnie. Okej, wylądował gdzieś tam. Okej, już znalazł sobie inny cel, co mnie oczywiście bardzo cieszy. Jakiegoś niedźwiedzia. Okej, wystartował. Nie widzę go teraz. No i zajmie mi cały czas, jaki mamy tutaj. Noc minie i będziemy musieli czekać. Gdzie on jest? Tam gdzieś poleciał. I ten niedźwiedź zaraz się tu na mnie jeszcze rzuci. No pewnie, że tak. Dobra, niedźwiedź na szczęście to nie problem. Ja mam kuszę pod skrótem. Teoretycznie moglibyśmy trochę z tej kuszy może też postrzelać do niego. Pytanie, gdzie on jest, bo on chyba dał dyla i wydaje mi się, że jest w tym momencie już dosyć daleko. Na radarze jeszcze widnieje. Chodź tu, dziadu. No ja bym musiał się tu wspinać na te góry, żeby do niego dobiec. Na pewno sobie zapiszemy, bo dawno tego nie robiłem. Tu się jakiś troll wkurwia. Ja będę musiał teraz z tymi trollami jeszcze walczyć, żeby do niego przejść. Okej, przyleciał. No ja nie wiem, czy ta kusza mu tutaj... No, coś mu tam zadaje obrażeń. Ktoś biegnie z tyłu jeszcze. Dobra, gdyby oni mnie wszyscy tutaj nie widzieli, to byłoby idealnie. Ale nie ma takiej opcji, bo Lidia już naparza do tych troli. Lidia, smok. Nie trole, smok. Gdzie on jest? Tam? Ja nie wiem, czy ja go trafiam w ogóle. Strasznie daleko. Lidia, nie trole, tylko smoka naparzamy. Mało wystartował. Ten Lidia wbiła mu miecz prosto w pysk. Słyszę tego smoka, ale nie widzę go w tym momencie.
pokazuje go gdzieś tam, ale ponownie daleko. No chciałbym go już ubić, szczerze powiedziawszy, skoro wpakowałem w niego już tyle strzał. Dobrze byłoby wyciągnąć z niego duszę. Ale to będzie ode mnie wymagało masy biegania, jeszcze tutaj jest pełno tych niedźwiedzi. Okej, teraz mam przejebany. Okej, potrójne, nie potrójne, ale krytyczny wszedł. Twardy skubany jest. Zabiję cię, jeśli będę musiała. Dobra. Co tutaj się odwala w tym momencie? Jeszcze ten smok lata i mrozi nam dupska. Dobra, jest łuk. Weźmiemy sobie łuk. Jak wygląda moje zdrowie? Ja pierdziel. No i dojechał mnie bez reszty. Ułamka sekundy zabrakło, żeby wcisnąć prawidłowo ten przycisk. Ja sobie myślę, że wymienię tą kuszę na łuk. Jednak na razie. Ale kusza niech zostanie w ulubionych. Dobra, i trzeba by zrobić to jakoś inaczej. W sensie tak, żeby oni sobie tam walczyli między sobą, a my będziemy spokojnie smoka naparzać. To jest najlepsza dla nas opcja. Tylko, że Lidia będzie walić w te trolle i plan raczej się nie uda. Dobrze byłoby wykończyć smoka, a dopiero w następnej kolejności walczyć z trollami. Okej, póki co nieźle. Smok jest bardziej zainteresowany trollami niż nami. Ja się po prostu nie będę tak wyrywał do przodu. Niech on sobie tutaj spokojnie polata, siądzie najlepiej obok nich. Okej. Krytyk, bardzo ładnie. 18 strzał mam orkowych. Całe szczęście, że on się w żaden sposób nie leczy, bo to byłoby już totalnie przerąbane. Bo on sobie radośnie odleciał. Dziś zdechniesz, smoku. Dobra, Lidia, ty z nim walcz, bo ja muszę smoka ubić. Dobra, coś tam zbiera. No, Lidia chyba sobie poradziła z tym trolem. Kolejny krytyk, bardzo ładnie. No i padł. Ale dziad był twardy. Dobra, zawijamy duszę. Szybciutko, bo w okolicach trolle i niedźwiedzie. No smoka się tutaj w tym momencie, powiem szczerze, totalnie nie spodziewałem. Ale kolejna dusza się oczywiście bardzo przyda. No proszę. Łuskowa zbroja wybitnego giermka. On zeżar kogoś ze zbroją. Zaklęta zwiększa zdolność lekki pancerz o 20 punktów. Okej. Okay. Złoto. Strzały z odzysku. I miecz. Ja bym sobie to wziął. To jest ciężar 6. To nawet spokojnie ja to poniosę. I zniszczymy to jako kolejny przedmiot na stole. Kto to gadał? Jeszcze czegoś takiego nie dane mi było zobaczyć.
Strażnik z pękniny się podjarał. A wy to jesteście dobre, ziomki. Przyszliście, mieliście kawał drogi z pękniny. Przyszliście na gotowe. Wiem, jak wygląda zbroja gildii złodziei. Nikogo nie nabierzesz. No proszę. No proszę, no to się tutaj nie poskradamy chyba, bo wszyscy wiedzą, jak wyglądamy. Czy jak wygląda zbroja gildii złodziei. Dobra, może tak. Szklany łuk niech zostanie na razie pod jedynką. Na pewno musiałbym zobaczyć, czy muszę się coś podleczyć. Nawet nie. Dobra, więc weźmy sobie tradycyjnie broń. Łuski ze smoka no, tradycyjnie zostaną, bo ja tego niestety nie udźwignę. Ametyst bez skazy, to sobie weźmiemy. Nie wiem, czy tam są jeszcze jakieś trupy i generalnie nie obchodzi mnie to. Ruszamy w stronę naszego zadania, bo już i tak jest 3:23 i straciliśmy mnóstwo czasu. Dobra, kierunek dobry. Więc lećmy. No dobra, i teraz tak, Vex mówiła, że od której strony są te kanały? Okej, są oznakowane na mapie, więc nie będę musiał się zastanawiać. Czyli musimy podejść bardziej od lewej. No dobra, i teraz tak, ja mam tutaj do wykonania kilka rzeczy. Pierwsza to jest opróżnić safe Aringota i potem spalić mamy te trzy ule. Wydaje mi się, że palenie uli będzie widać w nocy z kilometrów, więc może to powinniśmy zrobić na końcu, a najpierw spróbować się wkraść tam i opróżnić ten safe. No nic, tak czy inaczej... Chciałem powiedzieć, tak czy inaczej Lidia zostaje, odwracam się, a jej nie ma. Lidia, ty zostajesz, bo ty się chujowo skradasz. Jestem tuż za tobą. Zostanę tu na straży. Jak myślałem pierwotnie o tym zadaniu, to tak sobie myślałem, że legitnie ją kulturalnie zostawię dziś w karczmie. Pokoju, niech sobie poczeka, a zostawiam ją w chaszczach przy drodze. Niewiarygodne. Dobra. A my, mając maskę do oddychania pod wodą, spokojnie możemy sobie tutaj spróbować dostać się do tych kanałów. Jak to wygląda na mapie? Dobra, tutaj są te ule, a to wejście jest troszkę dalej. Okej, nie wiem na ile ja tu będę w stanie wskoczyć. Po tych skałach. Bo jest dość stromo, spróbujemy obejść. Wiem, że tam ktoś stoi, a to jest drzewo. No dobra. Okej. Okay. Czyli wejście do kanałów jest gdzieś przede mną. Okej. Okay. Przed domem jest jakiś ruch. Faktycznie są strażnicy. Posiadłość Złotoblask. Dobra, czyli to jest gdzieś z tamtej strony. No i proszę, już wzrasta skradanie. Na razie nie widzę żadnego innego ruchu poza tymi ludźmi przed domem. Okej, myślę, że zrobimy sobie tak, że ten miecz wyciągniemy z ręki. Do prawej damy sobie sztylet.
a do lewej skradanie. Bo skradanie się tutaj przyda, myślę. Ewentualnie mógłbym jeszcze pomyśleć nad założeniem, bo ja mam teraz amulet Dibeli, a moglibyśmy założyć wisiorek, który jeszcze podniesie nam skradanie. Chociaż nie wiem, czy mam taki. Mam na pewno do otwierania zamków, to też mogłoby się przydać, ewentualnie. Też nie, do skradania już więcej nie mam. Ale to otwieranie zamków myślę, że sobie założę. No dobra, znajdźmy te kanały. Kanały posiadłości Złotoblask. Dobra. Jesteśmy w ukryciu. Nie wiem, czy ktoś tutaj będzie łaził, ale na razie czego wzmocnijmy sobie skradanie. Dobra, ślizgacz jakiś łazi. Ślizgacz to nie problem. Okej, są jeszcze jakieś? Czy ten ślizgacz uruchomił właśnie jakąś pułapkę i spłonął jak ten skończony debil? Tak to brzmiało. No ale jest to też dobra informacja dla mnie, żeby uważać. Stop, co? Nie ma się tutaj co dziwić, czego ja też się spodziewałem, że na pewno nie będzie to spacer po parku. No tak, była tu jakaś lina, którą ślizgacz uruchomił i spłonął. Dzięki, ślizgacz. Prawdopodobnie doprowadziłeś do tego, że nie spaliło mi dupy. Dobra, idziemy dalej. No tutaj albo one nie żyły wcześniej, albo tutaj naprawdę poszła niezła fala ognia. Okej, przejście. Czeladnik. Ja jestem tutaj wzmocniony strojem, wzmocniony magią, wzmocniony naszyjnikami. Jest czeladnik, wkładam ten wytrych i oczywiście on się łamie. No dobra, ale żyje póki co, więc nie ma co narzekać. Poradnik dobrego złodzieja. Książka leży przy truposzu zamkniętym w celi. Widzę, że gościu, książka ci się nie przydała do niczego. To jest uczeń. Kondycja i złoto, to sobie weźmiemy. Okej, tutaj się już chyba nie da nigdzie przejść. Okej, jeszcze sobie wymienię na sztylet. No ale jest niezłe to skradanie, bo ślizgacze nie reagują w ogóle na mnie. I wpadł na kolejną pułapkę. O, jest jeszcze jeden. No dobra. To jest prosty element też, więc nie ma się co tutaj podniecać. Chociaż chyba wielu tutaj próbowało przejść. Strzała w dupie ślizgacza. Dobra, idę powoli, bo nie chcę wejść na żadną pułapkę. Zresztą, jak rasowy złodziej, co nie? Dobra, ciemno jak w dupie, ale chyba nic tutaj nie ma. No i mamy wyjście do Skyrim. Zobaczmy, dokąd nas zaprowadzi. Okej, posiadłość Złotoblask.
No dobra, przeszliśmy przez cały ten chyba najbardziej strzeżony teren, więc bardzo ładnie. Posiadłość jest tuż obok. No dobra, w takim razie my w tym miejscu, ładnie przykitrani jak prawdziwy złodziej, zatrzymamy się i na dalszą część tego zacnego zadania zapraszam Was już do kolejnego odcinka z serii z gry Skyrim Special Edition. Na dzisiaj tyle. Dzięki za obejrzenie, za wszystkie łapki w górę jak zwykle, za komentarze, rady i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej.